to, co miałem o historii powiedzieć, to powiedziałem. I zaczniemy trochę mówić o rzeczach bardziej filozoficznych, czy bardziej ideowych właśnie. Tak? Czyli nie tyle jak coś w historii wyglądało, nie tyle o pewnych faktach, chociaż rzeczywiście fakty będą się pojawiały, ile raczej o pewnej idei, która za tymi faktami stoi, albo o idei, która wynika z tych faktów. Dziś mam trochę materiału, więc będę musiał dosyć pokornie i z dyscypliną podchodzić do tego, co będzie. Będę mówił o trzech ideach współczesnych. Trzech, które jednocześnie z jednej strony są następują po sobie chronologicznie. Bo zobaczcie, że przy każdej z nich będzie pewna data, a jednocześnie zobaczcie, że one pokazują pewną ewolucję myśli. Ewolucję albo degenerację myśli, to już sami zdecydujecie, a może rewolucję. Dzień dobry. Więc możecie pani od razu wpisać. Więc z jednej strony to będą właśnie trzy idee, które no de facto one ze sobą konkurują. Tak? I tak postaram się je przedstawić jako trzy konkurujące idee, które też chronologicznie jedna z drugiej wynika. Okej, to najpierw o tych ideach. Tak? Jest taka ważna książka, i będziemy sobie zaraz mówić, to jest połowa XIX wieku, która nosi taki tytuł, Idea Uniwersytetu. 100 lat później, 80 dokładnie, inny człowiek napisał książkę, w której pierwszy rozdział nosi tytuł Idea Nowoczesnego Uniwersytetu. I jeszcze 30 lat później ponad pojawiła się Idea Multiwersytetu. To też jest pierwszy rozdział książki. Stąd jest ten tytułowy Multiwersytet. I ponieważ mamy trzech myślicieli, każdy z nich trochę inaczej rozumie uniwersytet, zobaczycie. Nie tyle będę chciał omawiać, co będę wam pokazywał konkretne cytaty, ponieważ one są dosyć długie, więc tylko będę się zatrzymał na konkretnych punktach. Trzy idee, 90 minut. Pani Bożena, czy ma pani zegarek? Powiem pani o wpół do i o równej, że mija? Dobra, wtedy będę wiedział, ile jestem w plecy do tego, co muszę powiedzieć, dobra? No więc przejdźmy bez zbytniej zwłoki do tych trzech myśli. To jest John Henry Newman. To jest pierwszy z tych myślicieli. Bardzo ciekawa postać w ogóle. Jeżeli was zainteresuje, to kilka książek jest przetłumaczone na język polski. Ja o nim robiłem, między innymi o nim, w dużej mierze o nim robiłem doktorat, więc też książka jest do dostania. On żył praktycznie cały XIX wiek, jak widzicie. Urodził się w 1801, w 1810 zmarł. Miał bardzo takie ciekawe życie, bardzo, no, z jednej strony skomplikowane, a z drugiej strony bardzo proste. Ale dlaczego też o nim mówię? No, po pierwsze dlatego, że on napisał książkę The Idea of University i to był najpierw cykl wykładów. Został w 50 roku został rektorem. Rektorem wtedy biskupi irlandzcy chcieli zrobić uniwersytet. Dlatego, że byli, nie za bardzo im się podobała edukacja. Na dużo wyższym poziomie stała edukacja protestancka, więc oni chcieli zrobić pierwszy katolicki uniwersytet w Irlandii. Catholic University of Ireland. I on został powołany jako pierwszy rektor i twórca. Znaczy tam nie było nic i on miał stworzyć uniwersytet. Ten uniwersytet istnieje do dzisiaj, zmienił nazwę, już nie jest Catholic, tylko jest University College w Dublinie. Byłem tam oczywiście, piękny uniwersytet, jak każdy na wyspach. I on jakby przystąpił do tworzenia uniwersytetu, dając wykłady dla profesorów. Wykłady trochę takie jak nasz dzisiejszy. Otwarty wykład, na który mogli przychodzić wszyscy i on tak budował uniwersytet. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Tak? Znaczy zaczął od naszkicowania idei, jak rozumie uniwersytet i dopiero później na tym zaczęło to być budowane, ponieważ dla ówczesnych biskupów to był zbyt liberalny uniwersytet, bo chciał na przykład przyjmować kobiety i nie katolików, więc go bardzo szybko wysiudali. Znaczy on sam zrezygnował po 4 latach, tak naprawdę jeszcze zanim pierwsze zajęcia powstały, ale to on miał rację, a nie biskupi. Znaczy ta książka jest do dzisiaj czytana, bardzo szeroko komentowana. Niedawno było takie sympozjum na 160-lecie. Więc cały czas tę książkę czytałem. Zobaczcie, że każda późniejsza koncepcja odnosi się do tej książki. No i on tam się pojawia to sformułowanie idea uniwersytetu.
Książka jest przetłumaczona przynajmniej w połowie, więc akurat w tym przypadku będziemy korzystali z tłumaczenia. Uniwersytet to jest miejsce nauczania uniwersalnej władzy. Tak mówi Newman. Podkreślane kursywą jest nauczania. Tak, dla niego uniwersytet, i zobaczcie, że to jest bardzo istotne we współczesnym myśleniu, to jest XIX wiek, to jest miejsce nauczania. Nie tyle uprawiania, co nauczania. Miejsce nauczania, miejsce przekazywania, ale po drugie uniwersalnej wiedzy. Tak? Uniwersalnej wiedzy. Sami zresztą zobaczcie zaraz, że ten uniwersytet dla Newmana to jest, pochodzi od uniwersalności wiedzy. Tak? Nie wspólnoty, tylko uniwersalności. I oznacza to z jednej strony, że uniwersytet ma cel intelektualny, a nie moralny. To jest coś, z czym ja się bardzo głęboko zgadzam. Tak? Szkolnictwo wyższe, dzień dobry, nie ma celu i nie powinno mieć celu moralnego, to znaczy celu wychowywania, celu czynienia dobrymi ludźmi, tak? Grzecznymi, miłymi, którzy tam się, nie wiem, potrafią zachować. Jeżeli to wyjdzie z wykształcenia uniwersyteckiego, to jako wtórna rzecz. Tak, ktoś, kto obcuje z Mozartem i z, nie wiem, i z Szekspirem, będzie się tak prawdopodobnie zachowywał. Tak? Ale nie to jest celem. Cel jest intelektualny, a nie moralny. Czyli praca nad rozumem, a nie nad moralnością. To jest dla niego pierwsza rzecz. To jest ciekawe, bo to jest ksiądz, późniejszy kardynał. Z drugiej strony raczej komunikowanie i szerzenie wiedzy niż jej postęp. To jest też bardzo ważne i zobaczcie, że to też cechuje bardzo mocno współczesny uniwersytet. Komunikowanie i szerzenie wiedzy niż jej postęp. Czyli pierwszym zadaniem uniwersytetu jest przekazywanie wiedzy, to co my robimy, niż prowadzenie badań. Tak? Indywidualnych, grupowych, jakkolwiek na to spojrzymy. Bo inaczej, i słusznie argumentuje Newman, po co byłoby przyjmować studentów? Jest w Polsce kilka instytutów badawczych, gdzie nie prowadzi się studiów. Ewentualnie prowadzi się studia tylko trzeciego stopnia. Tak jest na przykład na PANie. Tak? Studenci są zbędnym obciążeniem. I znam profesorów, którzy nie cierpią mieć zajęć ze studentami, bo ich to rozprasza w prawdziwej pracy naukowca, czyli uprawianie nauki. A muszą się użerać z tymi studentami. Uniwersytet jest zupełnie inny, tak? Dla Newmana. Uniwersytet to jest miejsce przekazywania wiedzy bardziej niż uprawiania. Ta uniwersyteckość to jest przede wszystkim no właśnie ta uniwersalność, a jeżeli uniwersalność, to wszelkie ograniczenia, no to jest jeden z powodów, dla których go też wyrzucono, wszelkie ograniczenia są jakby niezgodne z ideą uniwersytetu. Jeżeli na uniwersytecie wprowadzimy jakiekolwiek ograniczenia, to już trochę rezygnujemy albo osłabiamy tą ideę uniwersalności czy uniwersytetu. Tak? Jeżeli założymy, że on przede wszystkim akurat w tym pierwszym wykładzie polemizuje z tymi, którzy uważają, że nie ma miejsca dla teologii na uniwersytecie. Tak? Ale dzisiaj sobie możemy pomyśleć o jakimkolwiek innym przedmiocie. Duży problem jest z filozofią na przykład. Duży problem jest, tak, usuwa się. W zeszłym roku, nie wiem, czy wiecie, na wszystkich uniwersytetach japońskich nakazano usunięcie wszelkiej humanistyki. Prawda? Dwa uniwersytety tylko się wyłamały. Tokijski jeszcze jakiś. Rząd nakazał usunąć wszelkie wydziały humanistyczne. Kierunki humanistyczne. Miała zostać tylko matematyka, kierunki inżynierskie i tak dalej, i tak dalej. Wpiszcie się, drodzy Państwo. Więc jakiekolwiek ograniczenia, powiedzenie, że tego nie można studiować, tego nie można studiować, tego nie można studiować, albo że ta osoba nie może studiować, albo ta, jest niezgodne z uniwersytetem. Tak? Uniwersytet z założenia ma dawać wszystkim prawo studiowania. I druga rzecz oczywiście, to jest ta powszechna wiedza. To do tego sobie jeszcze dojdziemy. Co to ma znaczyć powszechna wiedza? To, że wiedza jest powszechna, a nie jakaś partykularna. Ale jakby to przede wszystkim podkreślam, że uniwersyteckość, to uni, pochodzi przede wszystkim właśnie od powszechności wiedzy. Idźmy dalej. To jest akurat coś, co mi się z kolei mniej podoba. To wymyślanie nowych kierunków na uniwersytetach. Ale Newman mówi, to jest zgodne z ideą uniwersytetu. Zgodne z ideą uniwersytetu jest to, że ciągle powstają nowe kierunki, nowe jakby obszary badawcze, tak? Nowe przedmioty. To, że właśnie ktoś zaczyna wykładać ideę uniwersytetu albo... wczoraj widziałem taki przedmiot, że u nas na uczelni jest prowadzony.
zoologia kulinarna albo coś takiego. Dobre. Może nie mam pojęcia, co tam miałoby być, ale Newman by powiedział, że to jest dobre. To znaczy poszerzanie horyzontów jest dobre nawet ze względu na samych studentów. To, żeby studenci jakby widzieli, jak bardzo powszechna jest wiedza, jak bardzo powszechna jest mądrość. Dlaczego? Dlatego, że uniwersytet to jest wszechnica. Jak zobaczycie sobie na stare nazwy, tak? Jeszcze jak 200 lat temu mówiono o uniwersytecie, to nazywano uniwersytet wszechnicą. Skąd wszechnica? No bo tam były wszelkie nauki. Wszechnauk, tak? Miejsce wszechnauk. Też tam było nazywany Uniwersytet Jagielloński, Wszechnica Krakowska. No i jaki jest jeszcze pożytek z tego, że mamy tak dużo kierunków, dużo przedmiotów na uniwersytecie? To, że zarówno wykładowcy, jak i studenci uczą się wzajemnie szanować różne poglądy, różne perspektywy. Tak? Bo jeżeli na jednym uniwersytecie wykłada się, są studenci teologii, są studenci matematyki, są studenci kulturoznawstwa, to oni muszą jakoś ze sobą żyć. Tak? Od czasu do czasu się spotykają na imprezie, albo na juwenaliach, albo w jeszcze innym miejscu. I nagle się okazuje, że dla matematyka może być coś ciekawego na teologii i na kulturoznawstwie, dla teologa może być ciekawego coś w matematyce i tak dalej, tak? Jakby uniwersytet pełni takie miejsce prawdziwego uniwersum, tak? Prawdziwego wszechświata, gdzie ludzie się zajmują różnymi rzeczami, mają różne podejścia, tak? Mają różny wiek, różne powody studiowania swoich kierunków i oni się tam muszą spotykać, tak? Nawet jak nie chcą, to się ciągle spotykają, tak jak choćby na tej dzisiejszej sali wykładowej, tak? Gdzie się spotykają ludzie z bardzo różnymi historiami, zainteresowaniami, planami na przyszłość, bardzo różne rzeczy studiują, nie? I nagle się okazuje, mam nadzieję, że można na jeden temat wspólnie porozmawiać, jakby też patrząc na to z różnych perspektyw. Idźmy dalej. On wraca do tej idei, tak? Do tej idei sztuk wyzwolonych. I mówi, że sztuki wyzwolone to nawet nie tyle jest pewien program, tak? Tam, że mamy trivium, quadrivium i tak dalej, tylko pyta jakby, czym są te sztuki wyzwolone, tak? Sztuki wyzwolone, on mówi, są wyzwolone dlaczego? Dlatego, że wyzwalają człowieka. I w średniowieczu też tak było. Mówiło się artes liberales dlatego, że studiowanie artes liberales zwalniało z pańszczyzny. To był podstawowy powód. Zwalniało z podatków. Ktoś, kto studiował, nie musiał płacić podatków przez czas studiów. To była wolność. To był prawdziwie wyzwolony człowiek. Nawet jeżeli był synem chłopa, to był jak szlachcic. Student był jak szlachcic właśnie jakby na takim poziomie politycznym. I on mówi, dzisiaj już nie ma jakby pańszczyzny, tak? Ale nadal sztuki wyzwolone wyzwalają człowieka. Tak? Wyzwalają z ograniczeń, wyzwalają z pewnych stereotypów, z pewnych... Studenci chyba by się nie zgodzili, wygasając te kredyty studenckie do końca swojego życia. To jest inna sprawa. To jest inna sprawa. Tak? Natomiast to nie jest wina uniwersytetu, tylko to jest wina społeczeństwa na przykład. Ale wolni nie są. No kto jest, ten jest. A kto musi mieć kredyt, ten musi. To jest cel główny uniwersytetu w jego działaniu na studentów. Tak? Dawanie wolności. Uniwersytet przede wszystkim ma dawać wolność. Wszystko inne jest wtórne. Tak? Ma dawać wolność od stereotypów. Zresztą to jest to, co moi studenci, mam nadzieję, że widzą. Tak? Że to jest to, co ja próbuję robić na naszych zajęciach. Czy to z bioetyki, czy obecnie z filozofii płci, czy tak jak robimy tutaj. Nie? Żeby nie bać się pewnych stereotypów, tylko się z nimi mierzyć, tak? Bo czasami stereotyp jest prawdziwy i wtedy przestaje być stereotypem, a staje się prawdą, a czasami stereotyp jest fałszywy i trzeba go po prostu obalić, nie? I on mówi, to jest cel główny uniwersytetu, tak? Kształcenie, kształtowanie. Bo kształcenie pochodzi od kształtowania. Powrót oczywiście do tego starego myślenia arystotelesowskiego jeszcze, potem tomaszowego, że wiedza jest celem samym dla siebie, tak? Wiedza potrafi być celem samym dla siebie. I to jest na przykład coś, co powinno odróżniać uniwersytet od innych miejsc. Myślę, że też akademię, na przykład od Politechniki, czy od szkół wyższych. To nam się jeszcze pojawi. Tak? Niestety wielu studentów dzisiaj studiuje nie po to, żeby coś poznać, żeby coś zrozumieć, żeby się ukształtować jako dorosły człowiek, tylko żeby zdobyć zawód. Zupełnie dla Newmana to jest zupełnie nie do pogodzenia z ideą uniwersytetu. Jeżeli ktoś przychodzi na studia, żeby zdobyć zawód, to przejść do szkoły wyższej, a nie na uniwersytet. Tak? Są takie zawody, które trzeba skończyć studia wyższe, żeby móc pracować. Lekarz, prawnik i tak dalej. Ale jeżeli ktoś przychodzi przede wszystkim po to, żeby zdobyć zawód,
to nie jest studentem. To nie jest terminatorem w średniowiecznym znaczeniu tego słowa. Tak? Terminuje, zdobywa zawód, a nie studiuje. Bo celem studiowania jest zdobycie wiedzy. Ktoś by powiedział zdobycie mądrości. A uniwersytet daje to zdobycie mądrości, bo można studiować nie będąc na uniwersytecie. Tak? Są ludzie, których coś zainteresuje i po prostu siedzą w książkach i patrzą, nie wiem, jak tam były budowane samoloty w czasie II wojny światowej albo historię komiksu polskiego. Tak? Nie idą w ogóle na studia, tylko siedzą i czytają książki, studiują książki. Nie? I to też jest okej. Co daje uniwersytet? No uniwersytet daje to, że to studiowanie jest w takim kontekście, w takim sosie właśnie wszechnicy. Tego, że ty nie możesz studiować, będąc na uniwersytecie, nie możesz studiować jednej wąskiej dziedziny. Ty musisz, choćbyś nie chciał, otrzaskujesz się z różnymi rzeczami. Tak? Przechodzicie na studia z administracji i nagle na pierwszym roku macie logikę prawniczą. Nie? W ogóle nie myśleliście, że to jest wam potrzebne, że to jest w ogóle sensowne. Albo na jakiekolwiek inne studia przechodzicie i musicie się uczyć logiki. Tak? O której wydaje wam się, że to jest w ogóle bez sensu, do tego trudne, a jeszcze jak Niszczyński mówi, to jest w ogóle. Tak? Musicie otrzaskać się z pewnymi obszarami wiedzy. Tak? Stykacie się z nimi, nawet jeżeli nie chcecie. I on to nazywa wszechogarniające spojrzenie naprawdę we wszystkich jej gałęziach. Tak? I to daje uniwersytet. On mówi jakby sam kontekst, tak, jakby w drugim miejscu, ponieważ celem uniwersytetu jest wyrobienie intelektu, nie moralności, nie emocji, chociaż na studiach da się zakochać, tak, ale nie to jest celem uniwersytetu. Celem jest jakby rozwój intelektualny i jakby pewnym środkiem czy narzędziem do wyrobienia intelektualnego jest pewien kontekst kulturalny czy kulturowy, w którym się żyje. Tak? I nie chodzi mi tylko o to, w ogóle w Częstowie były juwenalia? Były. Kurde, nawet się nie da tego zauważyć. To jest masakra. W Krakowie się nie da nie zauważyć. I nie chodzi mi właśnie o kulturę juwenaliów. To znaczy, że trzeba po prostu... I tak połowa studentów nic nie pamięta, co się działo na juwenaliach. Tak? To też jest oczywiście jakiś element kultury uniwersyteckiej, studenckiej. I zawsze tak było. Tak? Nie dajcie sobie wmówić, że kiedyś studenci byli abstynentami, bo nie byli. Tak? Od zawsze było tak, że studenci to byli największe, nawet wiecie, za czasów Akademii Krakowskiej. Tak? Największe rozruby robili zawsze studenci. Ale też chodzi o kulturę wysoką, o kulturę, która jest związana z uniwersytetem. No może być śmieszne, że śmieszni panowie i śmieszne panie łażą w takich długich sukienkach tam na początku roku akademickiego. W Krakowie to jest po prostu taka procesja z kolegium Majus do kolegium Novum. Co roku po prostu w deszczu i w słońcu idzie taka procesja śmiesznych ludzi, śmiesznie ubranych i w śmiesznych czapkach. Ale to tworzy jakby kulturę. To jakby pokazuje cały kontekst właśnie kulturowy, w jakim uniwersytet żyje. Tak? I uniwersytet ma swoją własną kulturę. Swój sposób zwracania się do ludzi, sposób ubierania się. W czasach Newmana to było normalne. Teraz już nie jest. Mam takiego przyjaciela, który jest doktorem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. I on zawsze każdy swój wykład, ma dużo wykładów z pierwszym rokiem, zaczyna od jakby przekazania ludziom, że nie mogą się ubierać tak, jak się ubierają na zajęcia, już absolutnie na wykłady. Nie? Wszyscy się z niego śmieją, no bo każdy jakby już to zaakceptował, że ludzie w japonkach przychodzą na wykłady. A on po prostu się tego ostro trzyma i co roku jakby przekonuje ludzi, że bycie na uniwersytecie, to jest akurat Uniwersytet Ekonomiczny, też wymaga pewnego stroju, pewnego zachowania się. Nie? I uniwersytet działa poprzez kulturę. Tak jakby wykorzystuje kulturę, tworzy kulturę, poprzez którą jakby ma wpływ na studentów. I ta kultura jakby uniwersytecka, cały ten anturaż, który towarzyszy uniwersytetowi, nie jest celem samym w sobie, ale jest pewnym środkiem właśnie do kształcenia umysłu. I ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, dwa slajdy z Newmana. Chyba z czasem dobrze jesteś, nie, Pani Bożyno? Dobrze. On o studentach też trochę mówi. Tak? Czym mają być studenci? To jest połowa XIX wieku, zupełnie jakby inna koncepcja, a zobaczcie, że też jakby na tym polu też można trochę podyskutować. On mówi tak. Gdy raz umysł poddany został właściwemu ćwiczeniu i tak uformowany, że posiada powiązany w całość pogląd na rzeczy, ich należyte użycie będzie okazywał... ich należyte użycie?
Ten umysł będzie okazywał swoje możliwości z większym lub mniejszym efektem, zgodnie ze swoją szczególną cechą i siłą pojmowania, jaka występuje u danej osobowości. To jest pewne założenie, to jest jakby cały problem z Polską jest taki, że u nas się nie myśli. Że u nas się robi pewne rzeczy, jakby nie wiedząc, jaka za tym idea ma stać, jaki pomysł na to jest. Tak? Robić teraz reformę gimnazjum, jestem, znaczy likwidację, czemu oczywiście przyklaskuję, ale po co? Znaczy jakiego my chcemy mieć maturzystę? Tak? Jak chcemy mieć wykształconego dzieciaka? Nikt o tym się nie zastanawia, nie? Znaczy nikt nie ma jakby pojęcia, co my chcemy zrobić przez to, że zlikwidujemy gimnazjum. A żeby nie było przemocy. No jasne, bo jak ktoś będzie w 8 klasie, to będzie dojrzalszy niż jak był dawniej w 2 klasie, nie? To jest po prostu kolosalna różnica, nie? Jakby podstawowe pytanie jest takie, po co? Po co chcemy zlikwidować gimnazjum, albo po co chcemy stworzyć gimnazjum? I powiedzenie, że żeby nauczyciele mieli pracę, jest bez sensu, bo gimnazje nie są dla nauczycieli, tylko dla uczniów, to jest chyba oczywiste. A Newman jakby od tego zaczyna, tak? Po co nam jest uniwersytet? Po co? Po to, że człowiek wpada na 3 lata, na 5 lat, na kurczę, najlepsi na 8. I to nie chodzi mi o doktorantów, tylko o tych, którzy lubią studiować i studiują długo i po 2 razy każdy rok. Po to, żeby umysł wpadł jakby w pewien nawyk, tak? W pewien sposób myślenia, sposób postrzegania rzeczywistości. Tak? I jeżeli dobrze wiecie, tak? Że jeżeli ktoś zaczyna biegać, albo jeździ na rowerze, albo chodzi na siłownię i będzie to robił regularnie, nie dlatego, że mu się podoba i że mu się chce, bo mu się czasami nie chce, po prostu wyrobisz sobie nawyk. Mój brat jest sportowcem, był sportowcem, naprawdę bardzo dobrym, mistrzem Polski w ogóle. I to był człowiek, obecnie jest dziennikarzem, ale jak był sportowcem, to po prostu dzień w dzień, jak przyjeżdżał do moich rodziców, to musiał iść na trening. Nie? Ja po prostu spałem i się obracałem na drugi bok, a on szedł na trening, czy lało, czy nie lało. Nie? Bo on nie potrafił inaczej, znaczy dla niego to było jak oddychanie. Tak? To, że o 4 rano wstaje i idzie na basen. Nie? I to jest dokładnie takie myślenie o uniwersytecie, robi Newman. Jeżeli ktoś wpadnie w pewien trening umysłowy, tak? Pamiętajcie, że mówimy o Oxfordzie, o Cambridge, nie mówimy tam o szkole gotowania na gazie w Pcimiu, tylko rzeczywiście o prawdziwym uniwersytecie jeszcze z XIX wieku. Jeżeli ktoś wpadnie na kilka lat w taki tryb, gdzie poznaje, doświadcza świata przez intelekt, tak? Są mu stawiane naprawdę trudne pytania i on uczy się odpowiadać na te pytania jakby na miarę własnych możliwości. To nie jest gimnazjum, czy to nie jest nowa matura, gdzie masz się wykuć po prostu według klucza i odpowiadać tak, jak ci powiedzieli, tylko masz sam szukać odpowiedzi. Dlatego najważniejszym miejscem na każdym uniwersytecie zawsze była biblioteka. Nie? To Newman mówi, to wtedy, jeśli ktoś nabierze takiego nawyku, to ten nawyk zostanie w nim na całe życie. Jeżeli ktoś będzie nauczony tego, że z problemami się mierzy przede wszystkim w głowie, a dopiero później w inny sposób, to ty do końca życia tak będziesz funkcjonował. Tak? Będziesz nauczony tego, że na każde pytanie jest kilka możliwych odpowiedzi. Nie ma jednej odpowiedzi. Tak? Tych odpowiedzi jest kilka. I ta odpowiedź jest lepsza, za którą stoi więcej argumentów, a nie ta, która jest bardziej lepiej płatna albo ta, która, nie wiem, przyniesie ci większe korzyści. Jeżeli zobaczysz, że jakby różni ludzie mają różne perspektywy, dzień dobry, na różne kwestie, to jakby to jest pewien nawyk, który ci wchodzi w krew. Tak? Nie musisz się uczyć innej tolerancji. Jakby uniwersytet daje ci wystarczającą tolerancję, żeby znosić takich wykładowców i takich. Jeden sepleni, a drugi nudzi, a trzeci mówi o rzeczach, które są w ogóle dla was nieinteresujące, ale nagle się okazuje, że musicie wysłuchać każdego z nich. Nie? I celem kształcenia uniwersyteckiego nie jest nabycie pewnego zawodu w pierwszym rzędzie, tylko jest zdobycie właśnie pewnego nawyku myślowego. Tak? I jaki jest tego skutek? U wszystkich będzie to cecha pozwalająca na łatwe znalezienie się w każdej dziedzinie myśli i na podjęcie w umiejętny sposób jakiejkolwiek nauki czy pracy zawodowej. 30 minut, super. Tak, to jest jakby cel. To jest cel i to jest pewna myśl. Po uniwersytecie możesz być kim chcesz. Dlatego to jest sztuka wyzwolona, bo ona cię wyzwala. Tak? Jeżeli skończysz dobrą... Zresztą popatrzcie sobie na absolwentów Cambridge, Oxford, Harvarda, Stanforda, najlepszych uniwersytetów. Tak? To są ludzie, którzy dzisiaj są ministrami nauki,
jutro są prezydentami, a pojutrze są szefami koncernu paliwowego. Tak? Jasne, że dzisiaj to niestety wygląda z tego, że nabyli nie umiejętności, tylko znajomości. Tak? Ale założenie jest takie, że ty możesz być kim chcesz, bo ty jesteś w stanie sam się nauczyć, jak być dobrym prezesem albo szefem rady nadzorczej, chociaż skończyłeś botanikę. Nie? Bo ta botanika jest wtórna wobec tego nawyku umysłowego, który zyskałeś. Jesteśmy przy czasie, co mnie bardzo cieszy. To za pół godziny znowu, dobra? To jest drugi z tych myślicieli. To, co jest bardzo ważne, to jest to, że oprócz tego, że te najważniejsze książki na temat idei uniwersytetu powstawały w świecie anglosaskim, tak to niestety jest. Jak zapytacie moich studentów, to oni wam powiedzą, że przede wszystkim siedzę w świecie angloamerykańskim. Też go lubię. Ale druga rzecz to jest taka, że to są praktycy. Oni piszą pewne rzeczy, ja wam te cytaty pokazuję, że nie wymyślam, tylko rzeczywiście tak jest. Ale to są ludzie, którzy mają doświadczenie. To są rektorzy najlepszych uczelni, a to nie są tylko teoretycy jak ja. Dlatego warto ich słuchać i czytać przynajmniej. Ten człowiek akurat nazywa się Abraham Flexner i zobaczcie, on żył, urodził się już po powstaniu idei uniwersytetu i żył, no w zasadzie połowa życia jego to jest XIX wiek, połowa życia to jest XX wiek. Jakby znany jest z bardzo różnych rzeczy. To jego największe, moim zdaniem, osiągnięcie jest to, że był współtwórcą i pierwszym dyrektorem The Institute for Advanced Studies. Jak dzisiaj pojedziecie na najlepsze uniwersytety amerykańskie, to prawie na każdym z nich jest Institute for Advanced Studies. Instytut Studiów Zaawansowanych, Instytut Studiów... no chyba tak trzeba by przetłumaczyć, zaawansowanych. Chyba każdy uniwersytet z Ivy League. Ivy League to jest taka crème de la crème uniwersytetów amerykańskich. Princeton też tam należy. Princeton to jest takie małe miasteczko na wschodzie Stanów Zjednoczonych, gdzie jest jeden z najlepszych uniwersytetów na świecie. I on tam założył jako pierwszy Instytut Studiów Zaawansowanych i dopiero później na różnych uniwersytetach zaczęły być powoływane. To są najlepsze instytuty, czy najlepsze wydziały, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, na najlepszych uniwersytetach. Tak? To jest to, co trochę w Polsce próbowano wprowadzić w zupełnie inny sposób, ale to jest trochę taka myśl, tak zwane międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne albo międzywydziałowe indywidualne studia matematyczno-przyrodnicze. MIS albo MISP. To jest w ogóle fikcja, tak? ale takie było założenie, że to są studia dla po pierwsze najlepszych studentów, miejsce pracy dla najlepszych naukowców, gdzie nie ma sprecyzowanego, tak? Co to znaczy advanced studies? Tak? Co to jest za kierunek studiów? No to nie jest żaden kierunek studiów. To jest sposób uprawiania nauki. To znaczy, to są najbardziej twórcze rzeczy, najbardziej zaawansowane rzeczy, mówiąc krótko. Tak? I do tej pory, jak ktoś jedzie na właśnie Notre Dame czy tam do Princeton, to jakby najlepsze stypendia i najbardziej prestiżowe stypendia oferują właśnie Institute for Advanced Studies. I on wymyślił w ogóle taki sposób, jakby postrzeganie uniwersytetu, że uniwersytet oczywiście, tam są studenci, to mają być dobrzy studenci, ale jakby wewnątrz uniwersytetu jest takie miejsce, które ma promieniować na całą resztę. Tak? Najbardziej taka badawcza część, najbardziej nowatorska część. Z dwóch rzeczy jeszcze jest znany. Znaczy znany jest z większej rzeczy, ale w naszym kontekście jest potrzebne jeszcze. Został poproszony o napisanie raportu na temat szkół medycznych. W Stanach Zjednoczonych było wtedy około 400 szkół medycznych, w sensie wydziałów, tak, lekarskich, tak można by dzisiaj powiedzieć. I on przygotował raport w 1910 roku, który spowodował, że ujednolicono program studiów. I to się nazywa The Flexner Report. I napisał książkę. Tak? Zobaczcie, to też już te książki, tak samo Newman czy Flexner, czy zobaczycie też Kerr następny, oni gdzieś pod koniec życia dopiero decydowali się, akurat nie u Newmana, bo Newman żył 90 lat. To jest w ogóle ciekawe, jak chcecie długo żyć, to musicie zostać filozofem. Filozofowie długo żyją. Flexner napisał też, to widzicie, miał wtedy już ile? No, około 70 lat. Nie? Napisał Universities American English German, dlatego że najpierw napisał ogólnie o uniwersytetach, a potem poświęcił każdej z tych jakby perspektyw osobny rozdział. Tak? Zupełnie inaczej wyglądał wtedy, dzisiaj też, ale wtedy przede wszystkim, Uniwersytet Amerykański, inaczej brytyjski, a inaczej niemiecki, tak zwany Uniwersytet Humboldtowski.
I on rozpoczyna, tak, ten pierwszy rozdział tej książki jest zatytułowany The Idea of a Modern Society, of Modern University. Tak, to modern można bardzo różnie tłumaczyć, to też jest dosyć ważne. Ja to na początku, przygotowując ten wykład, tłumaczyłem jako nowożytny, a później zmieniłem jako nowoczesny. Można tłumaczyć tak i tak. Tak? Na pewno nie można tłumaczyć współczesny, bo współczesny to byłby contemporary. Tak? A modern to jest właśnie współczesny, nowoczesny, nowożytny, jakkolwiek. Tak? Ale o co mu chodzi? Chodzi mu o to, że Newman pisał o uniwersytecie, tak? Ideę uniwersytetu jako takiego, ale czasy się zmieniły. Tak? I trzeba mówić, że dzisiejszy, czyli w latach 30., uniwersytet jest trochę inny. Tak? To jest to, co nazywa Modern University. I znowu przyjrzyjmy się temu. Ta książka nie jest przetłumaczona na polski, więc nie bawiłem się w tłumaczenie, tylko wrzuciłem wam po angielsku i sobie będziemy na gorąco to tłumaczyć. Tak? Oczywiście, zaczyna od Newmana, tak? Bo zobaczcie, dzisiaj nie da się mówić o uniwersytecie, nie wspominając o The Idea of University Newmana. I on jakby korzysta z tego jakby dwuwymiarowo. Tak? Po pierwsze mówi, że chce przedstawić ideę uniwersytetu, ale ideę specyficznego uniwersytetu, tak? Modern University, czyli tego nowoczesnego, nowożytnego. Po pierwsze, a po drugie on uznaje trochę inaczej niż Newman, tak? Bo Newman jednak bardzo mocno koncentruje się na tej uniwersalności uniwersytetu. Tak? On nie mówi, że uniwersytet dzisiaj jest taki, jutro powinien być inny, tylko uniwersytet zasadniczo powinien być tą wszechnicą. Powinien ogarniać wszystko, co było do tej pory. A Flexner mówi, uniwersytet jednak jakoś jest wytworzony przez współczesną kulturę, współczesną sobie kulturę. Ale to zobaczymy jeszcze dalej u ostatniego. Tak? Institute, university, są po polsku. Uniwersytet, tak jak wszelkie inne instytucje, kościół, rządy, organizacje charytatywne, nie istnieje poza, lecz bardzo wewnątrz, tak? Jakby w samym środku kultury, świata, w którym istnieje. Tak? To nie jest coś, co my możemy, to jest pewna mocna teza, możemy się z tym nie zgadzać i polemizować, tak? A założenie jest takie, uniwersytetu nie da się zrozumieć poza kontekstem, w jakim żyje. Zobaczcie, że to jest coś, co jest bardzo też mocne dzisiaj. Jego projekt, tak, jego pomysł to jest, jak on to mówi, inteligentna czy właśnie rozumna modyfikacja uniwersytetu. Tak? Uniwersytet musi się modernizować, musi się zmieniać, musi się dostosowywać. Zobaczcie, że trzeci z dzisiejszych bohaterów będzie jeszcze mocniej o tym mówił. Ale jednocześnie uniwersytet nie powinien być jak chorągiewka na wietrze, tak? Weather vane. Tylko powinien być, powinna być pewna współzależność. To jest moim zdaniem ciekawe. Tak? To jest przynajmniej ciekawe, wydaje mi się, przede wszystkim dla kulturoznawców na przykład. Tak? On mówi, powinna być współzależność. Z jednej strony społeczeństwo formuje uniwersytet, a z drugiej strony uniwersytet powinien formować społeczeństwo. Tak? Powinna być taka wzajemna zależność. Tak, tak. I one nie powinny żyć ani obok siebie, ani nie powinny się zlać w jedno, ale powinny mieć na siebie wpływ. Tak? Dobry uniwersytet, zobaczcie, to się zaraz będzie też pojawiał dalej. Dobry uniwersytet to jest taki, który odpowiada jakby umysłowości człowieka, z którym się styka. Tak? Nie może być tak, no dzisiaj jest chyba niewyobrażalny uniwersytet niekoedukacyjny. Tak? Jakby żyjemy w czasach, gdzie mamy równouprawnienie. Kobiety mają takie same prawa jak mężczyźni mają takie same prawa jak kobiety. A chciałem pojechać tekstem z pyta.pl, ale nie. Że kobiety mają tak same prawa jak ludzie. W każdym razie mamy równouprawnienie i to jest jakby kontekst, w którym my musimy funkcjonować. Uniwersytet, który nie będzie koedukacyjny, będzie absurdalny po prostu. Z wielu powodów, tak? Ale będzie absurdalny przede wszystkim dlatego, że jest nierealny. Nie? Ale z drugiej strony, jeżeli uniwersytet nie będzie miał wpływu na to, jakie jest społeczeństwo, w którym istnieje, to ten uniwersytet jest dziadowski po prostu. Nie? Uniwersytet musi też wpływać na społeczeństwo, w którym istnieje. To mi się bardzo podoba. Universities must at time give society not what society wants, but what it needs. To jest moim zdaniem super. I to jest w ogóle myśl, która moim zdaniem powinna przenikać całą
edukację, czy koncepcję edukacji, tak? A znacie angielski. Uniwersytet nie powinien dawać społeczeństwu tego, co społeczeństwo chce, tylko czego społeczeństwo potrzebuje. To jest moim zdaniem bardzo mądre, tak? Gimnazjum, szkoła średnia, podstawówka, cokolwiek nie powinno dawać uczniom to, czego uczniowie chcą, bo czego chcą uczniowie albo studenci? Spokoju. Po prostu, tak? Uniwersytet nie powinien dawać studentom spokoju i tego, że mogą przychodzić na którą godzinę chcą i nie wiem, a najlepiej w ogóle darmowe piwo, tylko powinno dawać to, czego studenci potrzebują. Czyli uniwersytet musi wiedzieć, czego studenci potrzebują. Kiedy mnie poproszono o ten wykład, to ja się zastanawiałem nie tylko w tym kontekście, co mnie ciekawi, chociaż jakieś tam badania nad uniwersytetem to prowadziłem od lat, tylko to, co wydawało mi się, że dla was może być potrzebne i ciekawe. I też uniwersytetowi, tak? Mam nadzieję, że wy po tym semestrze i po tych zajęciach ze mną też będziecie trochę inaczej patrzeć na akademię, ja na Długosza i będziecie gotowi i będziecie w stanie pewne rzeczy wymusić na władzach tej uczelni. Co by się przydało? Akurat pan Norbert kończy studia, więc... Ale nie, na historię jeszcze pan ma trochę, nie? No. Tak? No tak, ale świadomi studenci to jest też to, czego na przykład uniwersytet potrzebuje. Zobaczycie, że to się jeszcze będzie pojawiało, tak? No ale to znaczy, że uniwersytet musi wiedzieć, czego społeczeństwo potrzebuje. Uniwersytet nie jest funkcją usługową dla Flexnera, tylko jest miejscem kształcenia też jakoś społeczeństwa, czy kształtowania społeczeństwa. Okej? I to, co jest jeszcze ważne, jakby już przechodząc trochę dalej, jeszcze dla... o tym mówił Newman, kiedy mówił o tym, że uniwersytet jest wszechnicą. Flexner o tym mówi trochę inaczej, że uniwersytet jest rzeczywistością czy instytucją złożoną i organiczną. Tak? To, że jest złożone, to jest wiadomo. Tak? Popatrzcie na Akademię Długosza, ile tu jest instytucji, ile tu jest jakby oddziałów, pracowników i tak dalej. To jest oczywiście złożone. Ale dla niego jeszcze uniwersytet jest jak organizm, jak człowiek, jak tam, nie wiem, żaba. Tak? Ktoś może powiedzieć, że nie wiem, że człowiekowi jest niepotrzebny mały palec w nogi. I to jest prawda. Bez małego palca u nogi by człowiek przeżył. Tak? Ale bez nogi już średnio. Tak? Albo bez, kurczę, nie wiem, oka. Tak? Każda część, chociaż się bardzo od siebie różnią, są potrzebne. Tak? Bez oka też by przeżył. Ale by nie miał widzenia, jak to się nazywa, stereo coś tam. W sensie nie widziałby trójwymiarowo. Nie byłby w stanie... No, nie byłby w stanie na przykład mierzyć odległości wzrokiem, tak? Bo od tego mamy dwoje oczu oddalonych od siebie, żeby mózg dostawał obraz z dwóch różnych kątów i z kąta był w stanie sobie wyliczyć odległość. Jak ktoś będzie miał jedno oko, nie będzie w stanie tego robić, tak? I on mówi, z uniwersytetem jest też tak. Są takie rzeczy, które wydaje się, że są niepotrzebne albo są zdublowane, ale one, uniwersytet funkcjonuje jak organizm. On korzysta ze wszystkiego. I to jest dosyć ciekawe. To jest dosyć ciekawy fragment. On mówi tak. Naukowcy, tak, scholars and scientists, czyli naukowcy albo też uczniowie i naukowcy, w sensie scientists, czyli to jest to rozróżnienie pomiędzy naukami humanistycznymi a matematycznymi, przyrodniczymi, to jest nieważne. Na uniwersytecie mają cztery jakby podstawowe troski, tak można by to przetłumaczyć. Czterema rzeczami powinien się uniwersytet zajmować, troszczyć, o cztery rzeczy powinien się troszczyć. O zachowanie wiedzy i idei, o zachowanie, o conservation, o interpretację wiedzy i idei, o poszukiwanie prawdy i o trenowanie studentów, którzy mają jakby pociągnąć całą sprawę dalej. Cztery rzeczy, on mówi. Są cztery cele. Wszystko inne, o to nie powinien się uniwersytet interesować innymi rzeczami. Znaczy interesować się może, ale nie powinien się o to troszczyć, nie powinien się tym martwić. Tak? Uniwersytet ma się martwić o to, żeby wiedzę zachować. To, co dostaliśmy od pokolenia naszych rodziców, mamy przechować i przekazać dalej. Tak? A nasi rodzice się mieli martwić o to, żeby przechować wiedzę naszych dziadków i tak dalej, i tak dalej. Tak? Cofając się do Platona i Talesa. Po drugie, żeby interpretować tą wiedzę. Tak? Jakby na każdym kroku, każde pokolenie, mówi się, jest takie powiedzenie na przykład, że każde pokolenie powinno mieć własny przekład Biblii. Tak? Bo każde pokolenie trochę inaczej myśli. I my powinniśmy rzeczywiście interpretować każdą rzeczywistość, którą dostajemy trochę na nowo, tak? Trochę inaczej, nie wiem, polityka Platona, albo inaczej, tak? Trochę inaczej dzisiaj Amerykanie będą rozumieli konstytucję amerykańską. U nas akurat ta konstytucja to ma taką średnią wartość, bo się zmienia co chwilę.
ale jakby na nowo powinniśmy rzeczywistość interpretować, tak? Czym dla nas jest demokracja? Czym dla nas jest właśnie uniwersytet? Czym dla nas jest miłość, tak? Czym dla nas jest płeć? Cokolwiek sobie weźmiemy, tak? Trochę na nowo musimy ją zinterpretować w naszych warunkach. Więc mamy ten drugi cel. Po trzecie, poszukiwanie prawdy. Tak to zawsze było interpretowane, tak? Że uniwersytet jest miejscem poszukiwania prawdy. I to jest jedna z trudniejszych rzeczy. Bo my jesteśmy nauczeni tego, że no w ogóle dzisiaj się nie mówi o prawdzie, tak? Co nas interesuje? Interesuje nas to, co jest skuteczne. Interesuje nas to, na czym można zarobić. Interesuje nas to, co jakby daje pewne rezultaty, a nie interesuje nas to, co jest prawdziwe. Co z tego, że ja znam prawdę na jakiś temat, skoro, nie wiem, właśnie mówiąc o niej, wylecę ze studiów albo wylecę z pracy, tak? To lepiej jest siedzieć cicho i się dostosować do reszty. Ale uniwersytet zawsze był rozumiany jako miejsce poszukiwania prawdy i mówienia tej prawdy, która jest niewygodna. Nie? Jakby cały ten spór, jakby odzierając z polityki, bo ta polityka tutaj włazi i ona nie jest za fajna, tak? Ale sam ten moment myślenia o tym, że dwa skrajne przypadki, żeby nikogo nie urazić. Z jednej strony uniwersytety, naukowcy na różnych uniwersytetach badają kwestię katastrofy smoleńskiej, a z drugiej strony uniwersytety wypowiadają się na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. To jest bardzo dobre. Tak? Nie chodzi mi o ten kontekst polityczny, to, że często uniwersytety to robią, żeby mieć jakiś zysk polityczny albo finansowy, bo tak też jest, ale że uniwersytety czują się zobowiązane do tego, żeby nie milczeć, kiedy coś się nie zgadza, albo żeby właśnie kogoś bronić, kto jest niesłusznie oskarżony, albo kogoś potępić, kto źle robi. To jest absolutnie misja uniwersytetu, właśnie to jest ten trzeci obszar. I o ile dla Newmana podstawowym miejscem, jakby podstawowym celem istnienia uniwersytetu jest edukacja, no to tutaj dopiero na czwartym miejscu się pojawia trenowanie studentów, tak? Uczenie studentów. Tak więc zobaczcie, że mamy już trochę pewne przesunięcie od Newmana, który mówi, najważniejsi na uczelni są studenci, do Flexnera, który mówi, najważniejsza jest wiedza, najważniejsza jest prawda. No i tutaj już jakby nam się pojawia ten polityczny wymiar. Pamiętajcie, to są lata 30. Są lata 30, czyli to jest moment, w którym naprawdę na świecie zaczyna się gotować. Tak jak w Europie zaczęło się, czy w Stanach, tam w 2001 po zamachach na przykład, nie? Czy dzisiaj. To jest moment, w którym jest niepewnie, tak? Bardzo niewielkie szanse widzę, żebyśmy my nie przeżyli wojny. No, naprawdę, nie dałbym złotówki, bym nie postawił na to, że nie przeżyjemy wojny. W sensie, czy przeżyjemy, to już w ogóle bym złotówki nie postawił, tak? Ale czy nie doświadczymy wojny? W takich czasach żyjemy. I on mówi, ten uniwersytet, w którym my funkcjonujemy, musi być schroniskiem, musi chronić i rozwijać myślicieli, eksperymentatorów, badaczy, wynalazców, nauczycieli i studentów, którzy będą badali życie społeczne, no i też potem mówi życie biologiczne. Tak? Uniwersytet ma być schronieniem, nie ma być przechowaniem dla po prostu leniów i obiboków, którzy nic innego nie potrafią robić. Dawniej, jak mnie pytano, czemu ja robię doktorat, a o czym pracuję na uniwersytecie, to mówiłem, bo nic innego nie potrafię robić. Ale to absolutnie nie ma być takie miejsce. Tak? Uniwersytet ma być schroniskiem w tym znaczeniu, że ono ma dawać bezpieczeństwo najlepszym badaczom, ludziom, którzy zadają niewygodne pytania na przykład. Nie? I tak to funkcjonuje w Stanach. To tylko taki krótki wgląd w to. W Stanach istnieje coś takiego, wiecie, w Polsce jest tak, że pewne rzeczy ty zdobywasz, ale no to jest dużo bardziej takie miałkie. W Stanach istnieje funkcja tenure, tenure się pisze, to sobie możecie wygooglać. Jeżeli jesteś dobrym badaczem na tych najlepszych uniwersytetach, masz rozpoznawalność ogólnoświatową, jesteś na całym świecie znany, jesteś noblistą, chociaż to raczej jest wcześniej, tak? Ale jesteś naprawdę dobrym badaczem, możesz wejść na taką ścieżkę tenure i dostać funkcję prawdziwego profesora, to co u nas się nazywa profesorem belwederskim. W Stanach nie ma habilitacji na przykład. W ogóle poza Polską, Niemcami i chyba Węgrami nie ma habilitacji. Jeszcze chyba w Czechach i w Słowacji jest. Czyli w dawnej Galicji. Czy pod zaborem austriacko-niemieckim. Tak? Nie ma habilitacji. Najwyższym stopniem naukowym, jaki możesz zdobyć, jest doktorat. Tylko doktorat tam to jest doktorat, nie to co u nas. Jeżeli jesteś rzeczywiście dobry, tak, to możesz wejść na taką ścieżkę uzyskania prawdziwej profesury.
Tylko co z tego wynika? Jeżeli zdobędziesz profesora takiego prawdziwego, nie uczelnianego, tylko prawdziwego profesora, znaczy to jest też uczelnia nadaje, tak? Ale nie jesteś asystent profesor, czy nie jesteś adjunct profesor, tylko profesor, nikt cię nie może zwolnić. Znaczy, jak rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, tak, którzy kilku z nich ma profesurę, to pytam, za co mogliby cię zwolnić? Jakbym molestował studentkę? Znaczy, to są już jakby takie sytuacje, tak? Kiedy złamiesz prawo, kiedy naprawdę zrobisz coś poważnego, nikt cię nie może zwolnić za to, że prowadzisz badania nad homoseksualizmem. O tym dzisiaj będziemy mówić na przykład, tak? Co jest źle widziane w świecie anglosaskim, tak? Są pewne stereotypy, są pewne dogmaty w świecie politycznej poprawności, których nie możesz tknąć, bo nie będziesz dostawał grantów i tak dalej. Ale jeżeli jesteś najlepszy i zdobędziesz prawdziwą profesurę, mogą ci naskoczyć. Ale dopiero wtedy. Czyli najlepsi dostają prawdziwą ochronę, tak? Nikt nie może cię pozwać, nikt nie może cię zwolnić z pracy. Będziesz miał za co żyć i będziesz mógł naprawdę pisać takie rzeczy, które ludziom przez uszy wychodzą. Tak? Ale dopiero wtedy. Więc już w latach 30., tak? W latach rodzącego się nazizmu czy nacjonalizmów, on o tym pisze, tak? Że uczelnia ma być schronieniem dla naukowców i dla studentów. A jednocześnie do tutaj się pojawia, jak macie czas i chęć, to sobie czytajcie w międzyczasie, jak ja gadam, to co tu jest napisane. Istnieje pewna przepaść pomiędzy tym, co uniwersytet daje, a tym, czego społeczeństwo oczekuje. I nie jest rolą uniwersytetu, żeby wykształcić dziennikarzy, żeby wykształcić parlamentarzystów, żeby wykształcić jakichkolwiek takich ludzi. Tak? Uniwersytet ma swoje zadanie, ma te cztery zadania i ich się ma trzymać, ma je wypełniać, a resztę społeczeństwo musi sobie radzić inaczej. To nie jest tak, że uniwersytet ma wykształcić dobrych nauczycieli. Tak? Jeżeli uniwersytet nie daje nauczycieli, to społeczeństwo, państwo musi stworzyć jakieś tam kolegia nauczycielskie albo inne miejsca. Tak? I zobaczycie, bo to jest też podkreślam wam pewne miejsca, które są sporem. Zobaczycie, jak będzie Kerr o tym mówił, zupełnie inaczej. Społeczeństwo nie może oczekiwać, że uniwersytet załatwi za nich wszystkie rzeczy. I podkreślę bardzo ważną rzecz, tak, że współczesny czy nowoczesny uniwersytet z jednej strony nie może bać się świata, tak, nie może jakby funkcjonować w obawie przed światem, ale z drugiej strony nie może się czuć odpowiedzialny za to, co świat mówi, co świat robi, jak świat postępuje. To jest takie bardzo ciekawe stanięcie trochę okrakiem, siągnięcie na płocie. Tak? Z jednej strony uniwersytet nie może uciekać przed tym, co się dzieje na świecie. Nie może jakby zamknąć oczu i czytać ciągle tam, nie wiem, Szekspira. Nie? Uniwersytet musi dialogować ze światem, który go otacza. Musi jakby cały czas przyglądać się temu, co się dzieje w polityce, w gospodarce, w literaturze, w społeczeństwie, we wszystkim. Ale jednocześnie nie może sam siebie czynić odpowiedzialnym za to, co się dzieje w świecie. Uniwersytet nie ma mocy sprawczej. W Polsce nie rządzą uniwersytety, w Polsce rządzi premier, parlament, prezydent, tak? I oni są za to odpowiedzialni. Pani się śmieje, że z Nowogrodzkiej rządzą. Rządzą politycy, nie uniwersytety, nie rektorzy. Szkoda. Ja na przykład mam taki pomysł, że jeżeli Senat ma zostać, to uważam, że każdy emerytowany rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, może jeszcze kilku innych, powinien z automatu zostawać senatorem dożywotnio. Tak? Ale w Polsce rzeczywiście tak jest, że w każdym państwie rządzą politycy, nie uniwersytety. Jeżeli uniwersytet zaangażuje się w zmianę świata, w zmianę swojego państwa, to przestanie pełnić te cztery cele, które ma przed sobą. Zobaczcie, że to jest takie pewne umiarkowanie, jakby powiedzenie. Newman w ogóle by tak nie powiedział. A Flexner mówi, uniwersytet musi zajmować się światem, w jakim istnieje, ale nie może czuć się za ten świat odpowiedzialny. On może tylko wskazywać, no tak jak wiecie, jak wasi rodzice, jak wy robicie jakieś głupie rzeczy, to jesteście dorosłymi, to wasi mądrzy rodzice będą z wami rozmawiali, będą wskazywali pewne rzeczy, będą opowiadali o cioci, która spieprzyła sobie życie w taki sposób, jaki wy chcecie to zrobić, ale nie będą was wiązali, nie będą, nie wiem, was bili i inne rzeczy, tak? To jest jasne. I taka relacja, jego zdaniem, powinna być między uniwersytetem a społeczeństwem. Uniwersytet powinien wskazywać dobre rozwiązania, ale to nie od niego zależy, co społeczeństwo z tymi rozwiązaniami zrobi. Tu z kolei jest jego spór, taki moim zdaniem bardzo ciekawy, to też tylko się prześlizniemy po tym, ale żeby wam pokazać, że współcześnie to też ciekawa rzecz,
Secondary education po angielsku to jest szkolnictwo średnie, tak? Bo primary to jest podstawowe. I on mówi, tutaj on mówi przede wszystkim o tym, jaka jest różnica pomiędzy kształceniem uniwersyteckim a kształceniem średnim. U nas jest dużo większa różnica, tak? Mamy maturę, która gdzieś stoi pomiędzy tymi dwiema rzeczami, a tak naprawdę szkolnictwo średnie, czyli high schools, które wszyscy doskonale znacie z seriali i z filmów, to jest dużo bliższe college'om, czyli undergraduate, czyli takiemu wykształceniu licencjackiemu, niż u nas. Tak? U nas jest przepaść. On mówi, istnieje pewna właśnie ideowa różnica. Dlatego, że uniwersytet powinien poszukiwać, czy podążać, czy gonić za nauką, za wiedzą, natomiast coś innego interesuje szkolnictwo średnie, szkolnictwo techniczne, vocational, czyli powołaniowe, nie wiem, może religijne, tak trzeba by to tłumaczyć, albo popularną edukację. Tak? I patrząc na to inaczej, jeszcze w drugą stronę, uniwersytet nie może uczyć prostych rzeczy. Tak? Uniwersytet nie może się zajmować, kurczę, całkami. Pamiętam, jak z ciekawości zacząłem chodzić jako wolny słuchacz na Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, to wtedy jeszcze była Akademia Ekonomiczna, i chodziłem między innymi sobie na wykłady pani profesor Dach, to jest jedna z takich najlepszych specjalistek od mikroekonomii. I byłem w szoku. Ja wtedy byłem już na 5. roku swoich studiów, chodziłem z 1. rokiem ekonomii. I ona tam mówiła, tak jak ja teraz mówię, a potem mówiła, a teraz notujemy. Wszyscy otwierali zeszyciki i notowali. No nie o to chodzi. To znaczy bycie studentem chociażby, to jest bycie kimś, kto z tego 90-minutowego wykładu jest w stanie sam wynotować to, co jest dla niego najciekawsze, najważniejsze. Wy nie macie egzaminu, więc tak powiem, możecie słuchać, nie musicie notować. Tak? A jeżeli chodzicie na wykłady obowiązkowe, tak, kursoryczne, jak to się mówi, to sami musicie wynotować to, co jest najważniejsze do egzaminu. Sami musicie rozpoznać to, co jest ważne. Nikt wam nie powie, o proszę, teraz notujemy od linijki trzeciej do piątej. Nie? To jest ta różnica między innymi między szkolnictwem wyższym a szkolnictwem średnim, gdzie jeszcze się zdarza coś dyktować, mówić, to zapiszcie, to jest ważne. Tak? Wy macie przyjść na studia, umiejąc rozróżnić to, co jest ważne od tego, co jest nieważne. To, co jest marginalne. Dowcipy od twardych rzeczy. Nie? I on mówi z kolei o dwóch grupach. Tak? Newman ciekawie mówił przede wszystkim najważniejsze rzeczy o studentach, a Flexner mówi też i o profesorach. Oczywiście, na uniwersytetach dobrze, kiedy są wybitni naukowcy. Tak? To już wam mówiłem. Są uniwersytety w Stanach, które mają własne parkingi dla noblistów. W Polsce tak się nie dzieje. Ale też mamy w Polsce rzeczywiście wybitnych badaczy. Na niektórych uniwersytetach są tacy. Rzeczywiście ludzie ze światową rozpoznawalnością, którzy bardzo dużo tworzą. Tak? Myśliciele oryginalni, wynalazcy, ale oni nie są jedynym typem profesora. Flexner nawet by powiedział, że to nie jest nawet najlepszy typ profesora. Tak? Te takie wielkie nazwiska to nie jest jedyny typ profesora, z jakim powinniśmy mieć na uczelni do czynienia. Tak? Powinni być przede wszystkim ludzie, którzy stymulują studentów, którzy pobudzają do myślenia, którzy zadają ciekawe pytania, którzy zadają niewygodne pytania. Tak? To jest główna rola profesora. Tacy, którzy mają wpływ na to, co studenci myślą. Nawet nie to, jak myślą, tylko co myślą i że myślą, bo to też nie jest takie częste dzisiaj. Tak? Profesor uniwersytecki ma całkowicie obiektywną odpowiedzialność. Tak? Obiektywną w sensie ma bardzo konkretne zadanie. Uczenia jakby w swoim obszarze, a nie psychologiczną albo ojcowską odpowiedzialność za studentów. Tak? Jakby on w 30 latach powtarza to, co wcześniej mówił Newman. Akurat kontekst taki anegdotyczny też mi przychodzi z Uniwersytetem Ekonomicznym, bo tam też jest kilkoro takich profesorów, którzy... Zresztą to, co ten mój przyjaciel robi, tak? Że on po prostu uczy, jak się należy ubierać na uczelnię. Tak? Flexner powiedział, absolutnie nie. Bardzo dziękuję. Absolutnie nie. Nie jest zadaniem profesora mówienie studentowi, jak ma się ubierać, że ma nie spędzać każdej nocy w innym pokoju w akademiku i tak dalej. Tak? To nie jest zadaniem profesora. Profesor, wykładowca ma uczyć, ma przekazywać wiedzę. A to, co studenci z tą wiedzą robią, to jest ich odpowiedzialność. To jest wasza odpowiedzialność, a nie moja, mówiąc krótko. No i studenci. Tak? I znowu, tak, wracamy do tego podziału na
szkolnictwo średnie i szkolnictwo wyższe. I dla niego różnica między wami jako studentami, a waszymi młodszymi kolegami ze szkół średnich, to nie jest różnica, nie wiem, w sposobie ubierania się, chociaż na przykład w Krakowie od razu studenta rozpoznacie, bo się ubiera inaczej niż inni ludzie. To nie jest kwestia jakby wieku, brody albo braku brody, tylko to jest różnica w dojrzałości, on mówi. Tak? Czyli studenci to są ludzie, którzy powinni być dojrzalsi niż na studiach średnich. Na studiach średnich, w szkolnictwie średnim. Tak? To jest różnica. Student to powinna być osoba już dojrzała, przynajmniej do pewnego stopnia. Tak? Jeżeli nie ma tego przeskoku, on oczywiście o tym wprost nie pisze, ale tak naprawdę on by wskazał, że to jest jakby główny element, który powinien być sprawdzany na egzaminach wstępnych na studia. Że dana osoba jest dojrzała, do czego dojrzała? Dojrzała do samodzielności. Czy jest samodzielna? Czy jest samodzielna jakby w badaniu rzeczywistości, czy samodzielna w życiu, czy samodzielna w myśleniu i tak dalej. Na uniwersytecie student musi jakby chwytać okazję, tak? Musi ryzykować, tak? Z sobą samym, ze swoimi studiami, ze sposobem, w jaki pracuje. To jest w ogóle, nie wiem, czy tego doświadczyliście, ja tego doświadczyłem, jak szedłem na studia kilkanaście lat temu, że najtrudniejszą rzeczą na studiach jest nauczyć się studiować. Najtrudniejszą rzeczą na studiach jest nauczyć się studiować, czyli funkcjonować w inny sposób, niż się funkcjonowało w szkole średniej, w podstawce, w gimnazjum. Mnie to na szczęście ominęło. Tak? To jest najważniejsza różnica. Tak? To jest najważniejsza umiejętność. To, żebyś ty umiał, że, wiecie, jeden z pierwszych szoków, jakich przeżywa większość studentów, a przynajmniej tych studentów, którzy studiują poza domem zamieszkania, poza miastem, w którym mieszkają, jest to, że no one gives a shit, cokolwiek ty zrobisz ze swoimi studiami. Jak się nie uczysz, to cię wyleją bez mrużenia okiem. Tak było za moich czasów. Teraz to będą za wami chodzić, może pan jednak zostanie, może pan jednak podejdzie 15 razy do tego samego egzaminu, bo dostaniemy za panią pieniądze z ministerstwa i pani jest nas taka cenna. Tak? Normalnie jest tak, że nikogo nie obchodzi, czy ty jesteś na studiach, czy cię nie ma. Moją robotą jest to, żeby wygłosić dobry wykład. Nawet jakby tutaj była tylko pani Ania i ja, to dokładnie tak samo ten wykład by wyglądał. Tak? Naprawdę mam głęboko gdzieś, ile osób przyjdzie. Znaczy, cieszy mnie to, że przychodzicie i że... Bo to dla mnie też jest feedback, że wam się jakoś te wykłady moje podobają, tak? Skoro tu przychodzicie. Ale tak naprawdę, who cares? Nawet jak nikt nie przyjdzie, to ja opublikuję książkę na ten temat i też będę zadowolony. Nie? To jest jakby wasza rola i wasza odpowiedzialność, żeby tak przeżyć ten okres 5 lat studiów, żebyście do końca życia, żeby wam procentował. Okay? To jest jakby wasza odpowiedzialność, żeby przez okres 5 lat studiów, i to jest na poważnie to, co powiem, żebyście przez te 5 lat studiów znaleźli sobie dziewczynę albo chłopaka, z którym spędzicie resztę życia. Bo moje koleżanki, które skończyły studia i mają po 30 lat i pracują w korporacjach w Krakowie, za cholerę nie mogą znaleźć męża. Bo ci mężowie mają swoje żony, które poznali na studiach. Albo robią inne rzeczy. Tak? Jakby to jest czas, w którym człowiek ustawia całe swoje życie, mówi Flexner. Moje komentarze to są moje komentarze, tak? Ale tak to wygląda. Tak? Jakby czas studiów to jest bardzo szczególny czas, kiedy nie macie żadnej odpowiedzialności praktycznie. Moim zdaniem błędem jest to, że studenci podejmują pracę na cały etat na studiach. Bo wtedy ani nie studiują, ani nie pracują, tak jest prawda. Ale to jest jakby czas, kiedy ty masz sam zaryzykować ze swoim życiem. Tak? Jeżeli ktoś z was przyszedł na studia, bo mama powiedziała, wiesz co, idź tam na administrację, będziesz, mamy wujka, który jest naczelnikiem w urzędzie miasta, to ci znajdzie dobrą robotę. To już spartoliliście swoje życie. Nie? Znaczy, to jest moment, w którym wy sami macie zdecydować ze swoim życiem. Nawet jeżeli się okaże, że po roku zmienicie studia, nic się nie dzieje. Naprawdę. Albo jeżeli, szczególnie teraz w systemie bolońskim, tak? Skończycie 3 lata licencjatu znienawidzonej po prostu bezpieczeństwa narodowego i zaczniecie to, co wam się podoba. Malarstwo, tak? Albo coś jeszcze innego. Tak? Jakby to jest czas, w którym naprawdę jest niewiele błędów, których nie można odrobić. Nie? Pod warunkiem, że są wasze błędy, a nie błędy waszych rodziców i tak dalej, i tak dalej. On mówi, student, jakby na tym polega bycie studentem, że ty sam ryzykujesz swoje życie. To, z kim jesteś, to, co studiujesz, to, czym się zajmujesz, to, czy spędzasz czas na piciu piwa i balowaniu, czy w bibliotece. Bo potrzebne są obie rzeczy. Tylko jakby nikt nie będzie płakał po tobie. Nie? Jeżeli zmarnujesz ten czas studiów, to ty je zmarnujesz. Nie? Nikt z nas nie jest rozliczany z tego, ile osób skończy studia.
W liceum tak jest. Tak? Jeżeli w liceum ludzie nie będą zdawali matury, to im pogrożą palcem. A mi? Jakby wasze życie jest wasze, nie? Wolność i odpowiedzialność musi się rozwijać wraz ze wzrostem dojrzałości. Tak? Dlatego moje studia jeszcze tak wyglądały i bardzo bym chciał, żeby tak wyglądały na przykład studia filozoficzne u nas. Moje studia wyglądały tak. Na pierwszym roku miałem same wykłady obowiązkowe. Nie tak jak wy, drogie panie. Na drugim roku miałem same wykłady obowiązkowe. Na trzecim roku miałem same wykłady obowiązkowe i jeden wykład do wyboru. Na czwartym roku miałem pół na pół. Miałem około 5 wykładów obowiązkowych, 5 wykładów do wyboru. Na piątym roku jedyny przedmiot, na który musiałem chodzić, to było seminarium. I to seminarium też sobie wybierałem, seminarium magisterskie. Tak? To jest moim zdaniem ta idea. Jak przychodzicie na studia, to zakładam, że wy nic nie wiecie i nic nie umiecie. Trzeba wam pewne rzeczy pokazać, tak? Wprowadzili teraz ten przedmiot, nie wiem, nie chodziłem, ale obawiam się, że nie jest najlepszy. Ale idea jest słuszna. Metody nauczania, jak to jest? Metody... Bardzo dziękuję, pani Marto. Metody uczenia się i studiowania, tak? Jakby założenie jest takie, że trzeba was tego nauczyć i słusznie, nie? A później im jesteście starsi, tym więcej wolności wam się daje. I to jest ta myśl Flexnera, tak? Jakby zakładamy, że wy na studiach też się rozwijacie. Okej, okay. No i przechodzimy z 5-minutowym opóźnieniem, pani Bożeno, do ostatniego myśliciela, ale się wyrobimy. I tu się pojawia już koncepcja multiwersytet. To znowu jest wybitny naukowiec. Przede wszystkim. Napisał świetną książkę, ale przede wszystkim to jest wybitny naukowiec. Z zupełnie innego świata. Zobaczcie, on się urodził już w XX wieku. Zmarł 14 lat temu, jeśli dobrze liczę. I to też jest praktyk. Zresztą zobaczcie, jaki praktyk. To jest też jakby inna bajka trochę niż u nas. My mamy w Polsce kilku takich wybitnych rektorów, których mógłbym spokojnie wymienić. Na przykład profesor Tadeusiewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej. Człowiek naprawdę renesansu, który rektorem był przy okazji, nie? I trochę tak jest z Clarkiem Kerrem. On był pierwszym kanclerzem Uniwersytetu w Kalifornii, w Berkeley, a później był rektorem całego Uniwersytetu w Kalifornii. To zaraz wam to pokażę. I napisał książkę The Uses of University. Niedawno wyszła 5. edycja tej książki. I pierwszy rozdział znowu nosi tytuł The Idea. Ale nie The Idea of University, tylko The Idea of Multiversity. Tak? Myślę, że już jakby z samej nazwy wiecie mniej więcej, o co chodzi. Ale temu się teraz przyjrzymy do samego końca. Why? Zobaczmy sobie, ile slajdów mi jeszcze zostało. Okej. Okay. Dlaczego mówisz, że to jest uniwersytet, jakiego wy nie znacie? Bo jakby kontekst, w jakim on żyje, przekłada się na to, co on myśli. To jest Uniwersytet w Kalifornii. Od San Diego do Davis to jest tylko Kalifornia, stan Kalifornia. Od San Diego do Davis jest odległość mniej więcej jak z Zakopanego do Gdańska. To jest jego uniwersytet. Jego uniwersytet to jest uniwersytet obejmujący teren Polski. Jest oczywiście, widzicie, jest Davis, Berkeley. Widzicie tam ta gwiazdka na środku? On tam był kanclerzem, czyli był kanclerzem jednego z kampusów, który tworzą... To jest uniwersytet, który ma około 150 tysięcy studentów. 150 tysięcy studentów, ponad 1,5 miliona żyjących absolwentów. Nie? 44 tysiące pracowników. Największe polskie uniwersytety mają 40 tysięcy studentów. Więc to jest zupełnie inna perspektywa. Pokazuję wam to, żebyście widzieli, dlaczego on tak myślał, jak myślał. Tak? Więc to jest uniwersytet składający się tak naprawdę z tam 8-9, bo z jego czasów nie było chyba Riverside jeszcze, uniwersytetów. Tak? I w taki sposób on myślał o uniwersytecie. On zna taki uniwersytet. Największy uniwersytet na świecie, który jest rozproszony po terenie wielkości Polski. Nie? I on mówi tak. Uniwersytet narodził się, pojawił się jako pojedyncza wspólnota. To, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak? Mamy jeden uniwersytet, mamy jedną wspólnotę 1000, 2000 ludzi. Profesorów i studentów w Paryżu, w Bolonii, w Oksfordzie, w Cambridge, w Krakowie. Tak? Mamy jedną pojedynczą wspólnotę. Natomiast wielkie amerykańskie uniwersytety, Harvard, Stanford, Kalifornia, Uniwersytet w Pensylwanii, no jakby wszystkie, tak, Notre Dame, to jest raczej cała seria wspólnot. Cała seria wspólnot, grupa wspólnot, nie jedna wspólnota. To jest tak, jak ja bym was zapytał, czy czujecie się wspólnotą z uniwersytetem, z wydziałem sztuki? Tak? No jak ich czasami spotkamy, to tak.
To nie jest tak, że wy się znacie wszyscy, nie? Ja nie znam ludzi. Znaczy, ja tutaj jestem krótko, tak mniej więcej jak wy. Ale to jest cała seria wspólnot i cała seria aktywności. Co łączy te aktywności, te wspólnoty? Herr powie, nazwa. Co łączy Akademię Jana Długosza? Jana Długosza Akademia to nie jest najlepszy przykład, tak? Ale właśnie co łączy University of California albo Stanford, albo Oxford? Wspólna nazwa. Po pierwsze, wspólny zarząd. Wy tego nie znacie, tak? Bo u nas jest Senat, który ma taką średnie znaczenie. W Stanach Zjednoczonych zarząd, biznesowy zarząd, to jest najważniejsze ciało na uczelni, tak? Rektor to jest menadżer, to jest ktoś, kto tak naprawdę zarządza finansowo też uniwersytetem. On przedstawia, zanim, jak są wybory rektora, to nie jest tak jak u nas, że tam jedna osoba się zgłosi, to ja bym została rektorem. No dobrze, tylko tam rektor przedstawia biznesplan i rada nadzorcza, tak trzeba by powiedzieć, jakby go zatwierdza albo go nie zatwierdza. I za trzy lata sprawdzają i albo mu przedłużają, albo go wywalają, tak? Zrealizował pan plan rozwoju? Jak w firmie, jakiejkolwiek innej. I wreszcie pewne powiązane cele, tak? Mamy pewien wspólny cel, więc to nas łączy. University of Today, tak on mówi, w latach 60., tak? Dzisiejszy uniwersytet. Nie tam to, co było w średniowieczu, czy to, o czym pisał Newman, tylko to, co jest dzisiaj, tak? Jest czymś zupełnie innym niż właśnie pisał Newman czy Flexner. Zobaczcie, że on się odnosi do tego, o czym mówiliśmy przed chwilą. Dla Newmana uniwersytet to jest academic cloister, czyli klasztor akademicki. Tak? Dla Newmana uniwersytet to jest pewien klasztor, tak jak jest wspólnota klasztora, nie wiem, tam Jasna Góra. Tak? Jest jakiś przeor, są jacyś bracia, jedni się uczą, drudzy śpią. Tak? Mała wspólnota ludzi, którzy się wszyscy znają. Dla Flexnera z kolei to jest organizm badawczy. Tak? To co mówiłem, że to jest organizm, który ma tam ręce, nogi itd. i bada coś. I te ideały, tak, o których ja wam mówię, które trochę wyznaję sam, mówi, to są pewne iluzje, które niektórzy nadal wierzą. Nadal niektórzy wierzą, że uniwersytet może być taki, jak to opisywał Newman czy Flexner. Tak? Ale ja wam powiem, że współczesny amerykański uniwersytet to nie jest ani Oxford, ani Berlin, tylko to jest nowy typ instytucji. To jest zupełnie nowa instytucja, która jest paradoksalna, tak? Ani nie jest prywatna, ani nie jest publiczna. W Stanach wiecie, że tam nie ma państwowych uczelni, w sensie nie ma płatnych, bezpłatnych uczelni. Za każdą uczelnię się płaci, za każde studia. Ale one ani nie są prywatne, ani nie są publiczne. O tym zaraz dlaczego. Ani nie należą do świata, ani nie są całkowicie poza nim, tak? Są czymś unikalnym, tak? On powie, uniwersytet jest czymś zupełnie unikalnym, co łączy bardzo różne, czasami sprzeczne pomysły na siebie. No i tu się pojawia ta nazwa multiversity. Myślę, że czujecie, jaka jest różnica między multiwersytetem a uniwersytetem. Uniwersytet ma uni, tak? Jest coś, co go unikuje, jednoczy. Tak? Jest coś, co jest jednoczące. Jest jakaś, to bardzo fajnie nazwa Kerr, jest jedna dusza. Tak jak w mistycznej filozofii każdy z nas ma jedną duszę, chociaż ma różne części, to uniwersytet ma jedną duszę. Ma bardzo różne części, ma wydział artystyczny, ma wydział humanistyczny, ma wydział sztuk wyzwolonych, ma wydział matematyczny, ale ma jedną duszę. Multiwersytet ma wiele dusz, mówiąc krótko, tak? Multi znaczy wiele. Tak? To jest ta zbitka słów właśnie uniwersytet, ale który jest różnorodny, nie jest, jakby nie ma tego czynnika jednoczącego. Tylko są różne centra. Tak jak, wiecie, Kraków jest fajny, bo Kraków ma jedno centrum, ewentualnie dwa. Częstowa ma jedno centrum, nie? A Warszawa? W każdej dzielnicy jest osobne centrum. Nikt, kto mieszka, kurczę, nie wiem, na Brudnie, nie jedzie sobie pod Palmę albo na Plac Zbawiciela, żeby się napić kawy, tylko każda dzielnica ma swoje centrum. Tak samo Nowy Jork, tak? I to jest ta myśl o multiwersytecie. To nie jest jedno centrum, to nie jest jeden organizm, tylko różne organizmy, które są czymś powiązane, ale dużo bardziej luźniej niż uniwersytet. Multiversity is inconsistent institution, czyli jest niejednorodną, niespójną nawet. No i wymienia, tak? Nie ma jednej wspólnoty, jest wiele wspólnot. Jest wspólnota undergraduate.
i graduate. Undergraduate to są w przybliżeniu studia licencjackie, czyli licencjaci, kandydaci do stopnia licencjata i kandydaci na magistra. Jest wspólnota humanistów, jest wspólnota badaczy nauk społecznych, czy studentów nauk społecznych, tak? Wydział nauk społecznych. Jest wspólnota przyrodników. Są wspólnoty szkół zawodowych, szkół medycznych, szkół prawniczych, tak? One są osobne w Stanach Zjednoczonych. The Law School czy Medical School. Jest wspólnota personelu nieakademickiego, tak? Czyli, drogie panie, wpisałyście się? Dobra, do widzenia. Jest wspólnota właśnie administracji, tak? Jest wspólnota, no bardzo różne wspólnoty, tak? I mówi, the edges are fuzzy, tak? Są rozmyte, są takie, no właśnie, takie płynne, tak można by to powiedzieć, tak? Nie są stałe, granice pomiędzy wspólnotami. I my też przechodzimy, tak? Jeżeli pani Bożena i pani Kasia studiują na Wydziale Sztuki, czy Wydział Sztuki jest, czy Artystyczne Sztuki, i u nas, to one są trochę w dwóch wspólnotach, tak? Jakby przechodzą przez te granice. Jeżeli ktoś jest studentem, a jednocześnie jest doktorantem, to też jakby łamie trochę te granice, nie? Jako instytucja, multiwersytet z jednej strony patrzy w przeszłość, tak? Jakoś jest zakorzeniony w historii. Cały czas się obchodzi jubileusze i tak dalej, ale też bardzo mocno wybiega w przyszłość, żeby wiedzieć, jakby z czego będą pieniądze i gdzie będą studenci. No i często jest jakoś tam uwikłany w teraźniejszość. I to, co mi się bardzo podoba, multiwersytet służy społeczeństwu niemal niewolniczo. Tu już nie ma absolutnie tej wolności, którą dawał Uniwersytet Newmana, ani tej wolności, którą dawał Uniwersytet Flexnera. Kerr mówi, multiwersytet, współczesny uniwersytet, ma służyć niewolniczo społeczeństwu. To już nie jest to myślenie, że uniwersytet ma dawać społeczeństwu to, czego społeczeństwo potrzebuje, a nie to, czego chce. Uniwersytet ma dawać społeczeństwu to, czego społeczeństwo chce. Kropka. Może z tym właśnie almost, tak? Niemal. Czyli jest jakaś wolność, ale bardzo, bardzo niewielka. Jest to, znaczy wspólnota, która istniała w średniowieczu, tak? Tak jak uniwersytet się rodził, miała jakieś wspólne uniwersytety. Multiwersytet nie ma jednego interesu. Co ciekawe, te interesy w multiwersytecie, w tym współczesnym wielkim uniwersytecie, czasami są w konflikcie, tak? Uniwersytet klasyczny miał jedną duszę. Single animating principle. Jedną ożywiającą zasadę. Tak, można powiedzieć, że IOD też ma jakąś jedną wspólną jednak zasadę, tak? To, że to jest uczelnia lokalna. Mi się wydaje, że ten fakt częstochowskości jest tutaj bardzo ważny, nie? Do niedawna tego, że to była wyższa szkoła pedagogiczna, tak? Jest i są różne wydziały, różni studenci, ale jest jednak jedna pewna zasada. On mówi, multiwersytet ma wiele różnych dusz, ma wiele różnych celów, ma wiele różnych jakby właśnie takich zasad, punktów odniesienia. No i znowu, multiversity is the name, tak? Do widzenia. Tak? Mamy Harvarda, mamy Stanford i tak dalej. Wszyscy znamy tą nazwę, tak? I ta nazwa nam określa jakby istotę danej wspólnoty. Czy jest coś poza nazwą? No nie bardzo, tak? Ta marka, prestiż marki jest najważniejszy dla multiwersytetu, tak? To już nie jest to, że istotą uniwersytetu jest nauczanie, edukacja, badanie wiedzy, wychowywanie studentów i tak dalej, kształtowanie, nie wychowywanie. Nie. Głównym celem, główną troską multiwersytetu, jako multiwersytetu, nie poszczególnych wydziałów, tylko multiwersytetu, jest ochrona marki. Żeby czasami Cambridge nie spadło z pierwszego miejsca na czwarte. Dlaczego? No bo z tym się wiąże mniejszy prestiż, mniejsza publikowalność, mniej studentów i tak dalej, i tak dalej. Tak? Flexner myślał o uniwersytecie jako organizmie, tak? Tak nie można myśleć o multiwersytecie, tak? O tych współczesnych wielkich uniwersytetach. W organizmie nie można dodawać sobie trzeciej ręki, albo czwartej nogi, albo uciąć ręki. A Kerr mówi, w multiwersytecie możemy cały czas dodawać nowe rzeczy. I to w ogóle nie będzie miało wpływu na resztę. Tak? Jeszcze rok temu, czy półtora roku temu były wielkie protesty, kiedy likwidowano Wydział Nauk Społecznych. No i co? Jesteśmy rok później. Co? Stało się coś? Umarł ktoś? Tak? Coś się rozpadło? Nie. Tak?
To jest nie do pomyślenia na przykład na Oxbridge, czyli na Oxfordzie czy na Cambridge, tak? Tam poszczególne szkoły to są instytucje, które niektóre z nich są starsze niż sam Uniwersytet Oksfordzki. Tak? A u nas dzisiaj jest taki wydział, jutro jest taki. Dzisiaj mamy wydział filologiczno-historyczny, później będzie wydział filozoficzno-historyczny, a potem będzie wydział filozoficzny i historyczny. No one cares, nie? I on myśli o multiwersytecie właśnie nie jako organizmie, tylko jako o mechanizmie. Tak jak mechanizm, tak jak możemy rozbudowywać nasz komputer, dodając kolejne karty graficzne i kolejne dyski zewnętrzne i Bluetooth 5.15 i jakby tylko rozwijamy, tak on myśli o multiwersytecie. Lećmy dalej. Newman myślał o uniwersytecie jak o wiosce. Wiosce, która ma swoich kapłanów, tak? Kapłanów nauki. Flexner myślał o uniwersytecie jako o miasteczku. Town to jest miasteczko, nie? Miasteczku, które ma jeden biznes, znaczy ma jedno przedsiębiorstwo, jakiś tam, powiedzmy tam, szwalnie, ze swoją intelektualną oligarchią, jak mówi, tak? Jest pewna klasa, jest pewna zupełnie nadzwyczajna kasta naukowców, tak? Multiwersytet jest miastem, metropolią wręcz. Miastem, które ma, które jest nieskończenie różnorodne, tak? W Polsce też może nie jest tak wyraźne, ale bywacie w Londynie, tak? Miasto, gdzie są setki kultur, setki kolorów skóry, setki języków, setki religii, tak? To jest dla niego myśl o współczesnym uniwersytecie. W multiwersytecie nie doświadczycie wspólnotowości, ale też nie doświadczycie jakiegoś takiego właśnie pewnego przymusu, tak? Może by to przetłumaczyć, tak? Pewnego jakby tego, że ktoś na was czymś wpływa. Tak macie dużo większą wolność. Jak przyjedziecie do Polski, nie wiem, z chłopakiem hindusem, to już będzie spojrzenie. W Londynie nikt tego nawet nie zauważy. Nie? To jest jakby ta myśl. I multiwersytet jest pewną cywilizacją de facto. Tak? W tym znaczeniu możesz powiedzieć, że multiwersytet jest oderwany od całej reszty. Bardzo nie lubię tego terminu, ale ponieważ mam jakieś tam doświadczenie ze szkołami ekonomicznymi, czy z uniwersytetami ekonomicznymi, czy z etyką biznesu, tam się posługują językiem interesariusze, czyli grupy, które mają jakiś interes w danej wspólnocie, tak? Jak sobie pomyślimy o Akademii Jana Długosza, to tutaj mamy też rzeczywiście różne grupy interesariuszy. No jesteście wy, jesteście zainteresowani, żeby Akademia Jana Długosza funkcjonowała, były dobre wykłady, takie kierunki, które dadzą wam pracę i tak dalej, i tak dalej. Drugą grupą interesariuszy są wykładowcy, którzy też są zainteresowani, żeby uniwersytet, żeby uczelnia istniała, żeby była coraz bardziej prestiżowa, żeby można było zarabiać, żeby studenci i tak dalej, i tak dalej. Są pracownicy zewnętrzni, znaczy zewnętrzni, administracja na przykład, tak? Są restauracje, które są zainteresowane, czy raczej puby, zainteresowane tym, żeby tutaj była Akademia Jana Długosza i wyobraźcie sobie, że likwidują Politechnikę i Akademia Jana Długosza. To miasto po prostu zaczyna się zwijać. Jakby w wielu, wielu aspektach. Tak? Urząd Miasta jest zainteresowany. I on to samo mówi, to samo jest z multiwersytetem. Tak? Są studenci, którzy są jakąś tam zainteresowani uniwersytetem. Faculty members, to jest też o tyle ważne, że tam jest trochę inny podział. To nie są wszyscy profesorowie, tylko ludzie jakby zrzeszeni na wydziałach. Są władze publiczne, tak? Urząd Miasta, są zewnętrzne i półzewnętrzne wpływy, jest administracja, tak? On o takich mówi. I teraz szybko o każdym z tych grup. Tak? Kim są studenci na multiwersytecie? To jest ważne pytanie. Their choices as consumers guide university expansion. Tak? Uniwersytet jest zależny także od studentów. A kim są studenci? Konsumentami. Są konsumentami. Wy jesteście konsumentami, znaczy wy przychodzicie. Klient płaci, klient nasz pan, tak? Klient płaci, klient wymaga. Chce mieć taki kierunek studiów, to taki będzie miał. Chce mieć, nie wiem, lektorat z chińskiego, bo na przykład mamy dobre biznesowe kontakty z Chinami, uniwersytet musi mu zapewnić, tak? Klient swoimi wyborami jakby kieruje uniwersytetem, ponieważ studenci to jest największa grupa na uniwersytecie, więc ma też bardzo duży wpływ. Tak? Jeżeli nagle wszyscy będą chcieli studiować, nie wiem co, japonistykę, to tutaj w momencie się zatrudni profesorów z japonistyki i otworzy się kierunek japonistyka. Tak? Bo tak jest zapotrzebowanie rynku, mówiąc krótko. To jest ciekawe. To tak
coś sobie na spokojnie pomyślcie o was. To studenci wybierają prawdziwych profesorów, nauczycieli. Tak? Uczelnia zatrudnia, ale to tak naprawdę studenci wybierają. Zobaczcie, że też nie jest tak z waszego doświadczenia. Ja dopiero jestem tu krótko, więc dopiero się przyglądam, ale on mówi tak, w dużym uniwersytecie 1/4 wykładowców prowadzi więcej niż połowę zajęć. Dlaczego oni prowadzą? Bo studenci chcą, żeby oni prowadzili. A cała reszta nie robi prawie nic. Nie? Też multiwersytet to nie jest już miejsce, które daje wolność, daje wybór. To jest też miejsce, które daje no właśnie confusion, czyli daje rozterki. Tak? Studenci są trochę zagubieni na multiwersytecie. Dlaczego? Dlatego, że casualty rate to jest jakby procent przypadkowości, tak można powiedzieć, jest duży. Z wielu studentów, którzy zaczynają dane studia jakby przez przypadek, bo im się nazwa spodobała, albo bo ich chłopak tam poszedł, albo bo akurat się gdzieś indziej nie dostali. Nie? To są ludzie przypadkowi, to nie są ludzie, którzy przyszli studiować ten kierunek i wiedzą, czego chcą, tylko oni po prostu tam przyszli, a zobaczymy, jak będzie. Nie? Ale jednocześnie cała wolność studenta, żeby wybierać pomiędzy kierunkami, pomiędzy przedmiotami, też jest duża. Tak? Więc ta wolność i ta przypadkowość nam tworzy taki amalgamat powodujący, że student jest zagubiony na multiwersytecie. To już nie jest jedna ścieżka, tak jak było w średniowieczu, jak wam opowiadałem w zeszłym tygodniu. Tak? Że student przychodził i wiedział, co go czeka. On wiedział, jakie lektury będzie czytał przez najbliższe 4 lata. Mógł zapytać starszych kolegów i dokładnie to było. Tak? Wy dzisiaj macie taką możliwość wyboru, że nie ma dwóch takich samych studentów, którzy by przeszli takie same studia u nas, nawet na filozofii, na administracji, na bezpieczeństwie narodowym. Tak? Każdy z was ma inne zajęcia, bo sobie inne zajęcia wybiera po prostu. Faculty, czyli profesorowie. Multiwersytet jest przede wszystkim zbiorem wydarzeń. Zbiorem wydarzeń. Tak? Jutro jest spotkanie koła, na które ja zostałem zaproszony jako prelegent i został stworzony na Facebooku event. Tak? To jest zbiór wydarzeń, czasami niepowiązanych ze sobą. I to, co jest dosyć ważne, tak? To jest mniej was interesuje, więc szybko. Członkowie wydziałów, tak jak ja, są dużo bardziej związani ze swoimi kolegami z filozofii niż z wydziałem. Ja nie wiem, czy znam 10% pracowników na tym wydziale. Po co mi? Nie? W sensie wydział jest tak ogromny, tak zróżnicowany, że nie będę ani z tymi ludźmi współpracował. Jest grupa ludzi, która mnie ciekawi, spoza filozofów i z nimi mam kontakt, a cała reszta jest mi obca. Nie? To jest zupełne odwrócenie tego, co było w średniowieczu. Tam podstawą był jednak uniwersytet. To było twoje miejsce zaangażowania. Nie? Teraz jest zupełnie inaczej. Na uniwersytecie pracujesz, ale naukę uprawiasz jakby poza uniwersytetem. Władze publiczne, tak? To, co jest z zewnątrz. Władza czy siła, tak można powiedzieć, też siła pieniądza, przesunęła się z tego, co było wewnątrz, do tego, co jest na zewnątrz. W średniowieczu, jeszcze 100 lat temu, to studenci utrzymywali uniwersytet. Studenci płacili i utrzymywali uniwersytet. Teraz tak naprawdę kasa na uczelnie płynie, nie mówię w Polsce, ale na największych uczelniach, płynie z zewnątrz, z biznesu, od polityki, często z władz lokalnych. Tak? Ona się przesunęła na zewnątrz, co też powoduje, że uczelnia, że oni mają duży wpływ na to. I te wpływy zewnętrzne, tak? Zobaczcie, ile jest jakby zewnętrznych wpływów. W Polsce to jest mniej funkcjonuje, ale na Zachodzie jest czymś bardzo ważnym, jest stowarzyszenie absolwentów. To się nazywa alumni. Tutaj macie napisane alumni. Są bardzo ważni ludzie. Każdy wydział, każda uczelnia pokazuje listę, że u nas studiowała na przykład na Notre Dame Condoleezza Rice, doktorat honoris causa mają wszyscy prezydenci, Trumpowi dopiero nie dali, ale pewnie też dadzą. Tak? To jest bardzo ważne. Darczyńcy, fundacje, to jest coś bardzo ważnego. Ludzie, którzy nie studiują, a ludzie, którzy poślą swoje dzieci, albo ludzie, którzy płacą dużą kasę, żeby uniwersytet istniał. Uniwersytet ma bardzo wiele publiczności, czy tych interesariuszy. I bardzo ważna rola rektora. I na tym skończymy. Rektor w Stanach Zjednoczonych, tam jest prezydent, nie rektor, i tu jest jakby wymienione, ma być przyjacielem, ma lubić latać samolotami, ma mieć mnóstwo kontaktów. Jakby to jest cała lista, jak sobie przeczytacie, to jest cała lista zadań, jakie się oczekuje od rektora multiwersytetu. I bardzo mi się podoba na końcu. Nikt nie może być wszystkim z tego, a wielu się udało nie być nikim z nich. W sensie nawet jednego zadania nie wypełnić. Tak to jest. Tak? Mamy ogromne oczekiwania.
I co jest jakby istotą multiwersytetu? Ostatnie dwa slajdy. Siłą multiwersytetu i to, jak on mówi, dlaczego multiwersytet okazał się skuteczny, jest to, że wykazał swoją zdolność do adaptacji. To, że może być wszystkim. W zależności od tego, jakie będą wpływy zewnętrzne, jaki będzie klimat, tym się stanie multiwersytet. To już nie ma jednej, wiecie, centralnej roli, nie ma jakiegoś etosu, tylko jest właśnie ogromna płynność. To, co Bauman nazywa płynną, nazywał, bo zmarł, nazywał płynną nowoczesnością. Uniwersytet też się staje płynny. Może być wszystkim, czym tylko zechce. No i zobaczcie tylko porównanie tych trzech elementów. Tak? Ten klasyczny uniwersytet Newmana. Uniwersytet to miejsce nauczania uniwersalnej wiedzy. Uniwersytet nie znosi żadnych ograniczeń. Uniwersytet jest wszechnicą, tak? Jakby ma nauczać wszystkiego. Wiedza celem samym w sobie, daje społeczeństwu to, czego ono potrzebuje, a nie czego chce. Bardziej kształtowanie niż nauczanie, tak? Kształtowanie umysłu. Flexner. Uniwersytet jednak jest jakimś produktem epoki. Uniwersytet jest organizmem, ma te cztery troski, tak? Przechowywanie wiedzy, interpretowanie wiedzy, poszukiwanie prawdy i trenowanie studentów czy uczenie. Jego zadania są teoretyczne, a nie praktyczne. Cały czas to podkreślanie, tak? Że to ma być kształtowanie umysłu, a nie moralności. Uniwersytet nie może ani się bać świata, ani brać za niego odpowiedzialność. Jest miejscem dla osób dojrzałych, którzy wiedzą, czego chcą. Zobaczcie, zupełnie inaczej multiwersytet. Tak? Multiwersytet to jest grupa wspólnot połączonych z jedną nazwą, wspólnym zarządem, nic więcej. Nie ma tej jedności, nie ma tej wszechnicy, o której mówił Newman. Nie ma tych czterech trosk. Multiwersytet jest całkowicie dzieckiem naszych czasów. I nie jest zamierzony, tak jak uniwersytet, który istnieje od 800 lat, tak multiwersytet pewnie za 50 lat zniknie, bo coś nowego się pojawi. Jedną z fundamentalnych wartości multiwersytetu jest jego nazwa, marka. Tak? O to się troszczy. Nie tam poszukiwanie, przechowywanie prawdy, interpretacji i tak dalej. Nazwa. Nazwa to jest dobro multiwersytetu. To, co też podkreślałem, służy niemal niewolniczo społeczeństwu. To już nie jest to podejście, że ma dawać uniwersytetowi to, czego on potrzebuje, ale nie to, czego społeczeństwo chce. Tylko pan prosi, pan dostaje, tak? Multiwersytet jako miasto nieskończonej różnorodności, ta koncepcja multiwersytetu jak Warszawy, tak? Gdzie mamy różne centra, różnych ludzi, różne kolory, różne rasy, różne języki, tak? To też jest pomysł, dla których na wielu uniwersytetach uczy się w różnych językach, bo ludzie często nie rozumieją podstawowego języka, nie? I uzasadnieniem istnienia multiwersytetu jest jego zdolność do adaptacji. Nikt by nie powiedział, że uzasadnieniem istnienia uniwersytetu jest jego zdolność do adaptacji. Nie, jego uzasadnieniem jest to, że jest świątynią wiedzy, że jest tradycją, że jest pewnym punktem odniesienia, jak latarnia. Tak? Istotą latarni morskiej nie jest to, że ona dzisiaj jest tu, a jutro jest tam. Znaczy sens latarni morskiej jest taki, że ona stoi w jednym miejscu przez lata. Jakby ją przenosili codziennie, to by nie miało żadnego sensu. Ludzie by się rozbijali, statki by się rozbijały. Tak? Ona musi stać w jednym miejscu. Multiwersytet, jego wartość jest właśnie polega na tym, że się codziennie można go przenieść jak namiot. Dzisiaj jest tu, jutro jest tam, bo tam są większe pieniądze, jest większy zysk. Bardzo dziękuję. To jest biuro prezydenta, w którym funkcjonował Kerr. Tak? Wieżowiec. To jest centrum zarządzania uniwersytetem. Tak? Biurowiec, a nie właśnie jakaś taka sala wykładowa. Bardzo dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.